Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie typowo szminkowo. Będzie dzisiaj filmik, słuchajcie, poświęcony wszystkim produktom do ust, które lubię i które mogę wam polecić. Wybrałam, słuchajcie, takie kolory, które najczęściej stosuję i mnie najczęściej widzicie właśnie w takich odcieniach. Także pojawi się i bardzo delikatna wersja szminki i naprawdę mocna właśnie taka czerwień, jaką teraz mam na ustach. Także mam nadzieję, że ten filmik okaże się dla was ciekawy, ponieważ wiem, wymieniając uwagi z różnymi dziewczynami, że ten temat jest naprawdę teraz bardzo, bardzo taki na topie. Wiem, że szminki naprawdę często goszczą w waszych kosmetyczkach i to różne kolory, tutaj zaczynając od naprawdę delikatnego nudziaka poprzez właśnie mocne czerwienie, mocne właśnie takie burgundy. Także ja wam dzisiaj pokażę 5 produktów, 5 top produktów, które moim zdaniem są godne uwagi, godne polecenia i przede wszystkim idealnie nadają się na przykład na porę letnią. Ja te, słuchajcie, produkty stosuję cały rok, także mogę wam akurat polecić dla osób, które naprawdę lubią właśnie takie rozwiązania właśnie na lato i szukają dobrych, sprawdzonych produktów, które się długo utrzymują, nie wysuszają ust, ponieważ ja takich nie lubię. Także mam nadzieję, że ten filmik wam się przyda i ja was zapraszam, słuchajcie, do pierwszego odcienia. Zaczynamy, słuchajcie, od najjaśniejszego koloru i będzie to farbka ze Slika w kolorze 161 Minx. I ja wam często piszę w komentarzach, że właśnie to mam na ustach w filmiku, ponieważ się pytacie. Także pewnie zacznę stosować tą metodę, jaki mam makijaż na sobie właśnie pod filmikami i będę wam opisywać wszystkie produkty. I naprawdę wiele pytań jest właśnie o tą farbkę, nawet w makijażach, które często robię takie właśnie neutralne, z ciemnym okiem i neutralnymi ustami, używam właśnie tego koloru. To jest taki jakby nudziak, taki wpadający w róż, przełamany właśnie takim właśnie nude, czyli takim delikatnie kremowym kolorem. Jest to tak naprawdę moim zdaniem kolor, który wam wszystkim będzie pasował, czyli właśnie brunetką, blondynką, ponieważ on jakby w zależności od od intensywności, czyli tego, ile nałożymy tego produktu, on będzie miał troszkę inny kolor. Jeżeli delikatnie tego wklepiemy, tak jak balsam na przykład, pielęgnacyjnie do ust, delikatnie go wklepiemy w usta, to on będzie miał bardzo, bardzo naturalny kolor, który by tylko podkreślił wam jakby kolor ust. Mój naturalny pigment, słuchajcie, ust jest troszeczkę ciemniejszy, także ja muszę troszeczkę więcej tego produktu nałożyć, ale w przypadku farbki Slika musimy uważać, ponieważ im więcej nałożymy tego produktu, tym on szybciej wam spłynie z ust i przede wszystkim będzie się trudniej go rozprowadzało. Ja dzisiaj chyba troszeczkę przesadziłam na początku, także musiałam go, słuchajcie, rozklepać paluszkiem i zdjąć nadmiar, natomiast idealnie on się sprawdza w nakładaniu na przykład pędzelkiem, także no tutaj musimy pamiętać, że te farbki Slick i sekret tych farbek jest w tym, ile nakładamy tego produktu na usta, ponieważ wiem, że oglądałam kiedyś filmik Baby J. Hudson i ona mówiła, że te farbki się w ogóle na początku nie sprawdziły, kupiła parę kolorów, okazały się bublami, ale jakby zaczęła się zastanawiać, co takiego źle robi, że te produkty u innych wyglądają super, na zdjęcia wyglądają super, a oni po prostu wyglądają, jakby były nałożone taką mega grubą warstwą i zaczęły jej spływać, także to doszło do tego, że po prostu ilość tutaj jest najważniejsza, także delikatną ilość wklepujemy dosłownie taką kropelkę. No i właśnie, słuchajcie, ja posiadam jeszcze jedną taką farbkę w kolorze Pin-up Girl, pin-up samo. Jest to czerwień, ale ta czerwień już jest mniej trwała, ta farbka jest bardzo fajna. Musimy uważać, żeby ona nam się nie zbierała, oczywiście tutaj jak dużo mówimy, ale naprawdę bardzo ładnie wygląda i naprawdę pasuje do wielu makijaży, także bardzo wam polecam. No i słuchajcie, teraz przechodzimy do troszeczkę ciemniejszego koloru. Kolejnym kolorem, tym razem troszeczkę żywszym i takim, myślę, że idealnym na lato, jest kolor, słuchajcie, z Pierrenet, to jest Natural Lip Balm w kolorze 14. Jest to, słuchajcie, taki koral zmieszany z różem, naprawdę ciekawy pigment, na ustach wygląda jeszcze troszeczkę inaczej, jak widzicie, mniej żywo, ale to fajnie, ponieważ żywe kolory, powiem wam, że są naprawdę odważnym rozwiązaniem i odważnym krokiem, także ja zawsze wolę troszeczkę bardziej stonowany kolor, ale i tak tutaj na żywo, słuchajcie, ten kolor wygląda naprawdę super. Mnie się od razu ten kolor, słuchajcie, kojarzy z jakimś wyjściem na drinka gdzieś na plażę, z takimi żywymi kolorami ubrań, także bardzo, bardzo fajny kolor. I odpowiednikiem tego właśnie koloru, może odpowiednikiem, innym kolorem w o numerze 13 to jest taka czerwień, też z Pierrenet. Ja dostałam, słuchajcie, te szminki od mojej widzki, to jest tester, ale naprawdę fantastycznie się prezentuje, także jak najbardziej
nie czuję się tutaj dotknięta, że mam tylko tester, ponieważ produkt wygląda fantastycznie. Jest właśnie numer 13 czerwień, która się utrzymuje troszeczkę dłużej, ponieważ ma bardziej matowe wykończenie i naprawdę te szminki się utrzymują naprawdę co najmniej 4-5 godzin. Ja już to zdążyłam przetestować właśnie tą czerwień. Ten kolor jest bardziej nawilżający, ja nawet teraz czuję, jak on mi nawilża usta, jest taki cięższy troszeczkę. Także on pewnie się utrzyma troszeczkę mniej, pewnie się szybciej zje, ale jest to kolor naprawdę fenomenalny. Fajnie było, gdyby Maybelline zrobiło taki właśnie ten lip tint, który Wam zaraz pokażę. Ale naprawdę jest to kolor rewelacyjny. Bardzo mi się kojarzy z latem, także ja tym razem stawiam właśnie na takie żywe kolory. Mam nadzieję, że taki kolor też Wam się podoba i też używacie, ponieważ wiem, że wiele z Was dzięki moim recenzjom, moim filmikom przekonało się do takich żywszych kolorów, ciemniejszych, bardziej takich rzucających się w oczy. Ale ten kolor na żywo wygląda jeszcze fajniej, myślę, że w kamerze. W ogóle moja twarz wygląda chłodniej w kamerze, ale tutaj wygląda super. Do zielonych oczu, do właśnie niebieskich będzie się prezentował naprawdę super, także przechodzimy do kolejnego koloru. Słuchajcie, Essence XXL Long Lasting Lip Gloss i to są matowe, słuchajcie, błyszczyki, szminki, które właśnie zastygają nam na ustach. Bardzo, bardzo fajna wersja i lepsza wersja od tej Essence, którą miałam wcześniej, tą mniejszą. I słuchajcie, powiem Wam, że ten produkt dostałam od swojej widzki i naprawdę nie wiem, czy bym go wybrała normalnie w sklepie, czy nie wydałoby mi się za jasny, za jakiś taki bardzo intensywny kolor, ale wiecie, że ja kocham czerwienie, uwielbiam każdy rodzaj czerwieni tak naprawdę i w ostatnim czasie się bardzo, bardzo tego koloru przekonałam i często go noszę. Także słuchajcie, no nie omieszkam Wam pokazać właśnie w tym filmiku tego produktu. Bardzo, bardzo fajny, słuchajcie... Na jego temat znajduje się osobny wpis na moim blogu, także Wam polecam, podlinkuję Wam oczywiście ten filmik. I słuchajcie, to jest produkt, który właśnie ma efekt matowy. Nadaje nam oczywiście efekt matowy na ustach i bardzo się długo trzyma. Powiem Wam, że naprawdę co najmniej 5-6 godzin bez jedzenia, jakby gdybyśmy się gdzieś wybrały na jakieś wyjścia, gdzieś musiałybyśmy często mówić, to ten produkt ani się nie zbiera nam właśnie tutaj na przykład w środku ust, ani gdzieś tutaj przy kącikach. Musimy z nim uważać, ponieważ jeżeli na przykład sobie przejedziemy tym produktem tutaj, to musimy uważać, żeby gdzieś nie dotknąć nam na twarzy. Ja właśnie teraz przed chwilą sobie przejechałam po czole i musiałam swoje się troszeczkę dodać pudru. Także jest to bardzo taki trwały pigment moim zdaniem i musimy z nim uważać. Jeżeli macie taką nierówną może linię ust, to bardzo Wam polecam konturówkę i właśnie wypełnienie ust tym produktem. I to jest kolor 07 Silky Red. Bardzo Wam polecam, dajcie znać, czy stosowałyście, czy macie, chyba, że się przekonacie po tym filmiku, ale myślę, że pewnie tak. Kolejnym kolorem, który Wam chciałam pokazać i jest jednym z moich ulubionych, noszę go najczęściej i to już jest troszeczkę ciemniejszy odcień niż te, które Wam wcześniej pokazywałam, to jest Superstay 10 Hour od firmy Maybelline. To jest taki lip tint, ja bym to nazwała. Teraz są właśnie bardzo modne takie produkty pomiędzy błyszczykiem a właśnie pomadką. I słuchajcie, on ma taki fajny aplikator, bardzo, bardzo fajny, ponieważ można ładnie wyrysować sobie, słuchajcie, tutaj usta. I zgadzam się z tym, że jest bardzo, bardzo długotrwały. Kolor jest przecudowny. Ja uwielbiam właśnie do właśnie kreski taki kolor, ponieważ on bardzo fajnie wydobywa tą gładkość skóry. Nie wiem, jak to ująć, ale te kolory właśnie od Maybelline są naprawdę fantastyczne. Także to jest kolor 510 Endless Ruby. Ja Wam go bardzo, bardzo polecam. Mnie się fajnie sprawdza. Jest długotrwały, bardzo ładnie wygląda na ustach. Wielokrotnie się mnie pytacie, co mam na ustach, także filmik o wszystkich produktach Maybelline znajdziecie w linku na dole, także Was zapraszam i przechodzimy do odrobinę ciemniejszego koloru. Moim ostatnim wyborem jest szminka Berry M w kolorze 162 i to jest słuchajcie, produkt, który jest bardzo, bardzo trwałym, jakościowo dobrym produktem. I słuchajcie, jest to właśnie szminka w kolorze takiej mocnej, mocnej wiśni. Tutaj jest troszeczkę jaśniejsza u mnie na usta, ale to też zależy od tego, ile zaaplikuję tego produktu na usta. Ona może być jaśniejsza, może być ciemniejsza, może być bardziej różowa albo właśnie bardziej śliwkowa. I słuchajcie, to jest produkt bardzo, bardzo trwały. Spokojnie ta szminka, słuchajcie, starcza nam mniej więcej na 6 godzin. Także ja Wam mogę tutaj z czystym sumieniem ten produkt właśnie polecić. I jest bardzo wydajna. Ja ją bardzo często używam. Słuchajcie, produkt w ogóle jest nieziemsko tani, ponieważ za taką jakość płacimy około 25 zł, także jest to dobra cena. I ja żałuję, że nie mogę Wam tej szminki
jakby udostępnić albo powiedzieć, że ona jest dostępna w drogerii, ponieważ tą szminkę możemy tylko zdobyć na Minty Shopie albo ewentualnie na innych stronach, o których ja jeszcze nie wiem. Piękne, piękne fioletowe opakowanie, bardzo ładna szata graficzna z napisem Berryam. Jest to odcień już troszeczkę odważniejszy. Myślę, że wiele z Was zdecyduje się na ten odcień, ale w wersji na przykład wieczorowej. Ja natomiast noszę ją, słuchajcie, na co dzień do zwykłej kreski, gdzie ten makijaż jest naprawdę bardzo, bardzo taki delikatny, jeżeli chodzi o oczy, natomiast stawiam zawsze akcent na usta, także no ten kolor jest, słuchajcie, moim zdaniem odważniejszym rozwiązaniem, ale równie pięknym. Ja naprawdę ten kolor po prostu mnie oczarował, jak zobaczyłam Love and Great Shoes właśnie na kanale dziewczyn, gdzie właśnie jedna z nich miała właśnie ten kolor. I po prostu powiedziałam, że muszę go mieć. Muszę go mieć, jest fantastyczny, nie zjada się, słuchajcie, jest bardzo trwały, nie wysusza ust. Także produkty z Berryam mogę Wam polecić. Mam jeszcze paletkę, także Wam podlinkuję makijaż właśnie wykonany paletką Berryam. Też jest bardzo fajna, delikatna, także jeżeli lubicie delikatne kolory i taką paletkę minimalnie, która stanowi odpowiednik paletki Urban Decay, to właśnie polecam Wam, żebyście zajrzały do tego makijażu. Także to jest, słuchajcie, ten kolor. Dajcie znać, który Wam się kolor najbardziej podoba. Ten kolor jest, słuchajcie, idealnym rozwiązaniem na przykład też na zimę, jeżeli lubicie takie chłodne, chłodne kolory. Wiem, że MAC produkuje taką szminkę, która nie wiem, czy już jest dostępna w wersji właśnie, ona była chyba w edycji limitowanej, także pewnie nie, ale na kanale Call Me Blondie zobaczycie właśnie tą szminkę, jest przepiękna i szkoda, że już nie zdążyłam jej kupić. Także mam nadzieję, że słuchajcie, mój wybór Wam się podobał, dajcie znać, które jest mi najlepiej albo która Wam się najbardziej spodobała i jesteście w stanie właśnie troszeczkę poszukać, żeby ją właśnie kupić. Także zadawajcie mi pytania oczywiście w komentarzach, ja Wam bardzo chętnie odpowiem. Także mam nadzieję, że mój wybór Wam się spodobał. Ja Was żegnam, słuchajcie, kochani, kolorowo, mam nadzieję, że się przekonacie do wielu kolorów, które Wam dzisiaj pokazałam i odważycie się wyjść na ulicę, ponieważ dla mnie był to naprawdę milowy krok i uważam, że warto było, ponieważ naprawdę dobrze się czuję w takich kolorach. Także do zobaczenia, słuchajcie, kochani, w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, tylko pa, pa, hej!